Teraz ma się to zmienić, mówi jeden z autorów ustawy, poseł Arkadiusz Mularczyk. Nakładamy niejako na sądy także obowiązek badania z urzędu. O, ciekawe, ciekawe. Są świadczenia, które już nie uległy przedawnieniu. Oprócz tego, że sąd wyręczy nas w pilnowaniu terminów, to jeszcze sam może na tym zyskać. Mniej pozwów trafi do sądów, bo wiadomo, że takie powództwo nie będzie miało szans na uwzględnienie. Mówi wiceminister Łukasz Piebiak, ale zanim ustawa wejdzie w życie, można się spodziewać lawiny przedawnionych pozwów i większego obłożenia sądów. Michał Jęczura, TOK FM. No i bardzo dobrze. Orkiestra Świątecznej Pomocy z szansą na tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla wyróżnienie przyznaje Norweski Komitet Noblowski. Fundację Jurka Owsiaka zgłosili politolog profesor Adam Grzegorczyk i posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt, która dostała już oficjalne potwierdzenie przyjęcia kandydatury. Nie wiadomo, czy zgłoszeń jest więcej. Komitet Noblowski nie ujawnia takich informacji. Uroczystość wręczenia pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się w Oslo 10 grudnia. Słuchasz informacji TOK FM. François Fillon, kandydat prawicowej partii Republikanie, zapowiada walkę o prezydenturę do końca. Polityk od kilku dni zmaga się ze skandalem finansowym. Zdaniem mediów miał stworzyć fikcyjne stanowiska dla swojej żony i dzieci. Mieli oni zarobić w ten sposób blisko miliona euro. Fillon zaliczył spadek w sondażach popularności prezydenckich kandydatów. Nie przyznaje się do winy. Jego zdaniem za fałszywymi oskarżeniami stoją rządzący obecnie socjaliści. Wybory prezydenckie we Francji w dwóch turach w kwietniu i w maju. Rząd Afganistanu kontroluje mniej niż 60% powierzchni swojego kraju, podaje amerykańska agencja do sprawy odbudowy Afganistanu w najnowszym raporcie. W 2015 było to ponad 70%. W zeszłym roku siły Stanów Zjednoczonych wycofały się niemal całkowicie z Afganistanu. Afgańscy żołnierze i policja przy pomocy tysięcy zagranicznych doradców wojskowych walczą, by odpierać odradzającą się rebelię pod kierownictwem talibów. Pod ich kontrolą jest 20% kraju. Pozostałe terytorium jest sporne. Wielkie straty poniosły afgańskie siły bezpieczeństwa. Przez 10 miesięcy zeszłego roku zginęło prawie 7 tysięcy żołnierzy i policjantów. Kolejne informacje Radia TOK FM o 20. Pogoda. Południowy wschód i Śląsk. Tamtej nocy marznące opady deszczu. Mgły z kolei na Dolnym Śląsku i na Warmii. W centrum przelotne opady śniegu. Jutro najpogodniej na północy. W pozostałych regionach kolejne przelotne opady. Na termometrach od minus 1 do plus 5 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Codzienny magazyn motoryzacyjny. No i dobry wieczór Państwu. To jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. Tak, dzisiaj nic nie testujemy, ale dzień dobry, witam, ale powiemy coś o cenach. Wczoraj mówiliśmy, że jednak drogi jest Hyundai i30. W Hyundai wiedzą, że w ogóle ich samochody są drogie, ale mówią, że wiadomo, za co się płaci, można się z tym zgodzić, można kupić inny samochód, można kupić Hyundai'a. Cena jest jaka jest, przypomnę, Hyundai 30 65 tysięcy za wersję 1.400. No i przejdźmy teraz do innego samochodu klasy kompaktowej, nowego. Zacznijmy od niego, dobrze. No. Honda Civic. Ja już ten samochód widziałem na polskiej drodze. Ale na drodze czy w salonie? Na drodze. No, jak on się na drodze prezentuje? Bardzo ładnie. Że firmy te telekomunikacyjne będą przegrywały, bo z tej windykacji nic teraz nie będzie. Słyszałeś? Jeszcze zanim za Play, jak ktoś rezygnuje, to karę płaci tylko 500 zł, za te inne tylko 700 zł. A co tam dalej, to one już nie będą miały żadnej mocy. Kapłaniny, że po prostu ręce opadały. Ja pamiętam, że ja byłem załamany jako... Te firmy, kiedyś, bardzo dobrze. Miałem Peugeota 605. Najmniej skorzysta chyba ta Orange, bo tak oszukiwali i oszukują. 600, tylko do największego, dobra. Tak, nie wszystkie, bo ta Orange jest najgorsza. 24. O, panie, taka maszyna. Ciągle popsute coś. Ale ze 120 tysięcy kilometrów nie zrobiłem. W każdym razie, jak wszedł 508 i próbowano nam tłumaczyć, że ten nowy model jest większy od 407, a w związku z tym, że jest o 3 cm dłuższy, to wypełnia lukę między Peugeotem 607, który się szczęśliwie w 99 roku pokazał.
Po kilku latach produkcji na szczęście z tego samochodu zrezygnowano, no i wypełnia lukę jednocześnie i po 607, i po 407, co było ewidentną bzdurą. Wszystkie samochody trochę rosną, a jeżeli trochę maleją, to jest to znowu, że udało nam się obniżyć masę tego samochodu i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, takiej marketingowej bzdury i papki to od czasu do czasu dostajemy trochę, że coś tam zastępuje, albo że Insignia jest takim fantastycznym samochodem, że i Omega zastępuje i Vectra, dlatego ma nową Mazdę, nazwę. Więc trochę się tego nasłuchaliśmy. I teraz uwaga, ja coś takiego głupiego powiem. No. I sam to wymyśliłem, żeby sprawa była jasna. Więc ta Honda Accord o nas wyglądu... Civic. Tak, właśnie. O nas wyglądu jest tak fajna i wygląda na tak duży samochód, że wypełnia lukę między Accordem... Znaczy, wypełnia... Accordem, który odszedł. Dokładnie tak. W niebyt, i w Europie przynajmniej. Ten samochód wygląda mi na kawał samochodu, po prostu. Ja nim jeszcze nie jeździłem. Wiesz co, też nie jeździłem, ale siedziałem w tym samochodzie w Paryżu i siedziałem też w sedanie. To są samochody, które na szczęście nie straciły tego swojego trochę kosmicznego wnętrza, takiego oryginalnego, ale on nie przeraża niczym, a z zewnątrz rzeczywiście lepiej wygląda niż poprzednie dwie generacje Civica dla mnie. Wiesz, to, że on wygląda lepiej, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, ja mam wrażenie, że to jest naprawdę gigantyczny samochód. Próbuję znaleźć długość... Bo chcesz zobaczyć, czy rzeczywiście ta wysoka bardzo według, tu już bardzo cena, za centymetr widzisz, długości, tak? To, no bo to my żyjemy w głupich czasach, z głupimi mediami wszędzie dookoła, więc wiesz, to, że gdzieś tam na jakichś portalach czy portalikach została wyśmiana cena, która faktycznie, cennik zaczyna się od 70 tysięcy złotych, i nie ma w wyposażeniu radia i klimatyzacji. No. No, tak, to się może wydawać, no, że to jest bardzo, bardzo drogo. I to się może nie podobać. I to się może nie podobać, ale bardzo proszę, tylko pamiętaj, że tutaj masz silnik o mocy 130 koni i 200 Nm momentu obrotowego. Ja się nawet upewniałem, wiesz, w Hondzie, jaki to jest silnik. Czterocylindrowy na szczęście. Dokładnie. Nie, o pojemności 1 litra, no, z turbo. Albo 1,5, ile 180, coś takiego, tak, też turbo. I jeżeli popatrzysz, co dostajesz za podobne pieniądze, no, wszędzie u konkurencji, to okej, okay, dostaniesz auto z klimatyzacją, ale wszędzie samochody o porównywalnej mocy kosztują tyle samo albo i drożej. Więc ale to nie co? Są takie proste. Wiem, ale też mam nadzieję, że się mylę, ale nie chciałbym być złym prorokiem, ale czy przypadkiem ten silnik nie będzie się tak nadawał do tego samochodu, jak 1.0 koreański do Kia Stylus? Tam są trzy cylindry. A tu mamy 120. Honda. No więc właśnie, więc miejmy nadzieję, że nie. Mamy. Słuchaj, ja daję temu autu bardzo duży kredyt zaufania, no, dlatego że on mi się bywało podoba. Już tak, że jak się pojawiała nowa Honda, to plułem na nią bardzo, a potem nagle dostawaliśmy do testów i było to całkiem nieco. Czterocylindrówka 130-konna to może nie ma co się lękać, bo jak wiesz, całkiem dobrze albo nawet bardzo dobrze sprawuje się trzycylindrówka 125-konna w Fordzie Focusie. A to też samochód kompaktowy i tam trzycylindrówka sobie dawała radę i była oszczędna. Podejrzewam, że nie masz już cenę tego 1.5 też, czy nie? Mam wszystkie. No to ta cena 1.5, 180 koni turbo, to podejrzewam, że włos się jeży na głowie, ale samochód będzie pływał. To jest 97 tysięcy. No. Wersja dobrze wyposażona, chodzi do klasy premium. Wersja komfort kosztuje 80 tysięcy bez 500 zł. Tak, ale wczoraj rozmawialiśmy o cenach Hyundai i30. No. Czy naprawdę myślisz, że one są dużo niższe? Kilka tysięcy różnicy. Dokładnie. Jest. No, kilka tysięcy różnicy, to w przypadku... Chociaż, no wiesz, no Honda Civic, ja zawsze Civica lubiłem. No on został naszym samochodem roku parę lat temu, nie wiem, tak, czy pamiętasz. Pamiętam. W ogóle Hondy uważam, że ostatnio, słuchaj, nie wiem co się stało, czy tam jest jakiś nowy człowiek, czy kogoś zwolniono. Ta obsługa multimediów, no niestety, to Honda się cofa. No kiedyś było łatwiej. Kiedyś były tam problemy, bo musiałeś na przykład komputer pokładowy obsługiwać gdzieś za kierownicą między zegarami, ale tutaj jednak ten ekran, obsługa ekranu na konsoli środkowej, to jest dość trudna, delikatnie mówiąc, prawda? Nie wiem, jak jest w nowym Civicu, mam nadzieję, że coś się poprawiło. A dobra, to... Słuchaj, to jest auto, które ma 4,5 metra długości. No to sporo. Z tego, co widzę, no to dużo. Chyba to nawet dużo. 4,65 w tej wersji. Sedan. Którejś wersji jest bardzo duży. 4,65. Więc no, wiesz, tak naprawdę zbliżamy się, dużo, tak, no, zbliżamy się tutaj trochę do segmentu D. To zobacz, nie będę tutaj za wszelką cenę bronił mojego porównania do Honda Accord, która miała chyba za 4,90, jak odeszła w zapomnienie. Nie wiem, ile miała, ale na pewno nie była... Na pewno nie była tak wielkim samochodem, ale to też nie jest małe auto. I bardzo ostrożnie porównywałbym nową Honda Accord
z Volkswagenem Golfem, który ma chyba 4,30. Nową Honda Civic, ale dobrze by było... A co powiedziałem? Akord. Cały wiesz, czas. Ci się miesza. Ale wiesz, dlaczego potęsknię? No, to by było, wiesz, ważne jest, jak ona będzie jeździć, a Honda raczej jeździ dobrze. Ja ostatnio miałem do Hondy właśnie ten układ i wiesz co, miałem zastrzeżenie, że głośny silnik benzynowy nie radził sobie z tą Hondą HR-V, Hondą Jazz. No tak, to ale, było nieporozumienie. No tak, ale to rzeczywiście tutaj mam nadzieję, że tego nie będzie. To ja mogę inny samochód kompaktowy na zakończenie, bo jest samochód, który jest tańszy. No. Kosztuje podobno 60 tysięcy. Na zakończenie? Jak długo będziesz o nim mówił? No, z 8 minut. Co no, nie, no żartuję. Co, jest kolejny samochód kompaktowy, którym mam nadzieję będziemy już na wiosnę jeździć. Seat Leon po faceliftingu. Seat Leon, samochód, który bardzo lubię. Od razu no. Mówię. Nowy Leon, ostre linie nadwozia, nie prowadzący... A to jest świetny konkurent dla Civica, tylko tego odchodzącego do przeszłości. Dla Civica, bo to jest samochód taki... Dla mnie zawsze teraz ten Seat rzeczywiście, tak jak śmiali się, że hiszpańskie emocje, jest trochę usportowiony, fajnie jeździ i ładnie wygląda. I w środku zaczeki on jest prosty i łatwy w obsłudze, a nie jest taki... Może przeciętna stylizacja jak w Volkswagenie. Tam jest jakiś smaczek i na zewnątrz, i w środku w tym sensie, nie? Zwraca uwagę. No i jest modernizacja tego samochodu. Niewiele, słuchaj, zmieniono. Trochę nowe reflektory, z tyłu światła LED, trochę inny grill, tak, diody jakieś, inne felgi aluminiowe, dwa lakiery nowe, multimedia odświeżone, ośmiocalowy ekran dotykowy. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Nowość, czy ta nowość potrzebna? Nie lubię tego. Elektryczny hamulec ręczny, ale jest. Bezprzewodowy, bezkluczykowe wejście jest, ale to już od wielu lat jest to. Natomiast i trochę takich elektronicznych cudów jest. Natomiast cena jest dobra, 60 tysięcy za ten samochód, najtańsza benzyna. Jakbyś, Jacku, mógł sprawdzić, bo ja nie chcę tutaj zełkać, ale wydaje mi się, że to będzie po prostu słabe turbo, że tam już wolno sącego się... 1.0? No nie wiem, zobaczmy. Moment. Zobaczmy nowy Leon, a ja w takim razie jeszcze przejdę do silników diesla. Jest nowy turbo diesel, słuchaj, wyobraź sobie, 1.6, 115 koni. To ciekawe, że akurat 115, no ale dobra, wzmocniono go trochę. Leon zresztą się dobrze prowadził, ale w związku z tym... Leon ani... tutaj najtańszą wersję, no. 1.2, 110. No i pewnie tak jest, czyli turbo, prawda? Jest jeszcze 1.0, 115, ale to jest droższe auto. No to pewnie 1.2, 110 benzynowy, to my go znamy z wielu samochodów. Ostatnio chyba Fabią jeździliśmy. To myślę, że w Leonie tu spokojnie się sobie poradzi. Później trochę na późną wiosną będzie wersja Cupra, 300-konna. A już tak jeszcze zamykając w takim razie Seata, no bo jeszcze skrzynie, napęd na 4x4 dostępny, skrzynia DSG 7 przełożeniowa będzie, Ateca, słuchaj, nowa. Zresztą Ateką dłużej będziemy jeździć już w lutym, bo jeździliśmy pół roku temu na premierze. Będzie, słuchaj, Ateca Cupra. Napęd 4x4, obniżone zawieszenie, 290, a może nawet 300 koni. Wygląda jak wygląda, no wygląda, zobacz, no. Aż wygląda to na większy samochód, bo przecież Ateca ma 4, chyba 36 czy coś takiego. A, przepraszam, 1.2 TSI 86, bo jeszcze właśnie sprawdziłem, ale za, tylko że to są rok produkcji 2016-2017, czyli tak naprawdę nie wiadomo jakie. Nie wiadomo jakie, bo coś mi się wydaje, że za 60 tysięcy to 110-konnego turbo nie dostaniesz. Ale za 65 dostaniesz. A, no z 6-biegową skrzynią, a za 70 tysięcy nawet dostaniesz diesla. Czyli za 65 tysięcy dostajesz małe turbo, a cena jest porównywalna do Hyundai i30 z silnikiem wolnossącym, 1.4, 100 koni, prawda? Tak, to jest bardzo przyzwoita cena, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o Seata. Tak jeszcze patrzę, czy jest klimatyzacja. Wiesz co, mniej na Atekę Cuprę czekam, tą 300-konną, bardziej czekam na Atekę, nie na Atekę, tylko na Leona Cuprę 300-konnego. I w ogóle chętnie bym pojeździł tym nowym Leonem po faceliftingu. Mam nadzieję, że już po Atece będziemy mieli też Leona. Słuchaj, klima jest, elektryczne szyby są, elektryczne lusterka są. Tak patrzę jeszcze, czy jest radio jakieś, multimedia, proszę bardzo, 5-calowy ekran dotykowy, radio, złącze USB, AUX, to wszystko jest w standardzie, czyli za 60 tysięcy złotych dostajesz już całkiem nieźle wyposażoną wersję Leona, silnik 1.2 turbo, 86 koni, to wbrew pozorom fajnie jeździ. A ty pamiętasz go, bo ja nie za bardzo. Pamiętam, natomiast za 65 tysięcy i to jest rewelacyjna cena, znaczy ona mi się wydaje wyprzedażowa. No bo to jest tutaj niby, chociaż, a widzisz, wyprzedaż rocznika 2016 to są jeszcze lepsze ceny, dlatego że tutaj 63 tysiące dostajesz wersję już bez żadnej łaski 1.2 TSI 110 koni.
10 tysięcy rabatu. W każdym razie, bardzo dobre ceny w Seacie, żeby już tego nie komplikować. Tak, ale wiesz, zwróć uwagę, że Hyundai 30 na wyprzedażach jest też za 55 tysięcy, ale Seat jest świetnym samochodem, Leon. To jest naprawdę samochód, może... Nawet on nie jest chyba zapomniany, bo on w tej chwili się lepiej sprzedaje niż Ibiza, najlepiej sprzedający się model. No ale Ibiza ma już... No właśnie, nowa Ibiza w tym roku zupełnie będzie i czekamy na nią. Natomiast rzeczywiście z tym Hyundai... Wiesz, co będzie też nowego Seatem, niedługo? Seatem, Leonem... Warto, facelifting nic mu zaszkodził, trochę pomógł. Będzie też Nissan Juke. Na razie spekuluje się, czy przypadkiem firma Renault, czy koncern Renault-Nissan Alliance, bo to jest sojusz strategiczny, który jeszcze wchłonął niestety firmę Mitsubishi. Więc są spekulacje takie, nie wiem, czy pamiętasz, Renault się odgrażało, że będzie powoli odchodzić od silników wysokoprężnych. Mają do tego święte prawo. Chociaż to między innymi oni są odpowiedzialni za to, że tyle tych silników. Ale Toyota też odchodzi od silników wysokoprężnych. Toyota nigdy się do nich nie zbliżyła. Nie, ostatnio z BMW tylko wzięli. No, natomiast firma Renault dieslami stoi. Stała. Ale szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie talizmanów i meganek z silnikami tylko i wyłącznie benzynowymi, bo te silniki 1.6 benzyna, ja które są doładowane, są po prostu są kiepskie. Są korki w Warszawie, natomiast kiepskie są jazdy, jazda jest kiepska. Nie wyobrażam sobie jazdy w Warszawie. Na Saskiej korki stoją. Jakie Renault? Mam też parę informacji o nowościach francuskich. Chciał naśladować kogoś tam z zachodu, ze wschodu, że tam jeżdżą, a tu stoją. Żebracznica stoją. Jedna babka jak leciała, jak biegła, to grabie miała, że muchy łapie. Codzienny